Dzień dobry, Adam Pachura, witam Państwa w naszym studio. Państwa i moim gościem jest Marzena Zdolska, organizatorka drugiego Dolnośląskiego Forum Biznesu i Motywacji w Dzierżoniowie. Witam Panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Marzeno, to już jest druga edycja. Pierwsza pod nazwą Dolnośląskie Forum Kobiet odbyło się w Bielawie. Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na rozszerzenie formuły i zmianę miejscowości? No, event był organizowany pod wpływem emocji w zeszłym roku. Przyznam szczerze, że to właśnie oddźwięk społeczeństwa, firm współpracujących ze mną właśnie zadecydował o tym, żeby tą formułę rozszerzyć. Po pierwsze, żeby nie ograniczać się tylko na kobiety, ale też dać szansę przyjść mężczyznom na taki event, ponieważ jest to coś zupełnie wyjątkowego. No i dlatego zmiana, ponieważ od początku był to event, który w założeniu miał biznes i motywację, to po prostu uprościliśmy to, nie nazywając tego eventem kobiecym, tylko właśnie Forum Biznesu i Motywacji. I uważam, że bardzo dobrze się stało. Kiedy dokładnie odbędzie się impreza? 22 kwietnia w Kinoteatrze Zbyszek. Już odliczamy tak naprawdę ostatnie dni, gorączkowe przygotowania trwają. Właśnie, czy są jeszcze dostępne bilety? 2 ostatnie rzędy na balkonie, więc wielka, wielka satysfakcja dla organizatora, bo cała sala w kinoteatrze to jest prawie 500 osób, więc przyjadą goście i tu już wiem, z całej Polski, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. A kogo w tym roku zobaczymy na scenie i posłuchamy? No to wielka satysfakcja dla mnie mówić o tych nazwiskach, bo przyznam szczerze, że właśnie w zeszłym roku ja tylko marzyłam o tym, żeby ich zaprosić. W tym roku się to udało. Więc będzie to Jacek Walkiewicz, będzie to Kamila Rowińska, Ewa Folej ponownie i Grzegorz Turniak. Każdy z nich ma zupełnie inną prelekcję, zupełnie inną rolę w tej konferencji, więc oni się nawzajem uzupełniają i sprawią, że to po prostu będzie bardzo ciekawy dzień. To będzie impreza o biznesie i motywacji, ale kogo tak naprawdę Pani chce zaprosić? To znaczy, powiem szczerze, tutaj bardzo szeroki wachlarz, jeśli chodzi o odbiorcę, bo naszymi gośćmi będą właściciele firm, menadżerowie, kadra kierownicza, ludzie, którzy szukają kolejnych wskazówek i takiego kopa do działania i oni właśnie po to tutaj przychodzą, ale też ludzie, którzy w ogóle szukają swojej drogi życiowej, bo to dla nich też jest ten event i też przyznam szczerze, takie jest jego założenie, żeby ludziom troszkę pobudzić wyobraźnię, otworzyć ich może możliwości i ich odwagę na podejmowanie decyzji i kroków, żeby właśnie coś ze sobą zrobili, żeby to społeczeństwo przedsiębiorców pokazało im, że można i właśnie też taką rolę będą pełnić panele dyskusyjne, bo w nich wystąpią przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, ale nie tylko. I ci ludzie mają nam opowiedzieć właśnie o tym, że można osiągnąć sukces w biznesie tu, na Dolnym Śląsku, w Dzierżoniowie, w Polsce. Wcale nie trzeba gdzieś wyjeżdżać, można to zrobić na miejscu. Czy po ubiegłorocznej edycji jakieś osoby zostały na tyle zmotywowane, że założyły własne firmy? Dokładnie i to jest dla mnie wielka satysfakcja. Nie wiem, czy mogę je wymieniać, bo nie pytałam. Natomiast rzeczywiście te, o których wiem, to jest 9 kobiet, które poszło bardzo szeroko ze swoimi działaniami po wydarzeniu. Mamy ze sobą stały kontakt, współpracujemy. Więc no, dla mnie no właśnie to jest największa satysfakcja, że ten event osiągnął założony cel. Ktoś może powiedzieć w Bielawie, Dzierżoniowie, Dolnośląskie Forum, ale chyba prowincja jest tam, gdzie ludzie prowincjonalni. Tutaj przyjeżdża naprawdę taka śmietanka z całej Polski. Nie tylko z całej Polski. Mówiłam już o prelegentach, ale taką informacją, że tak powiem z ostatniej chwili, jest zaproszenie na udział w Dolnośląskim Forum człowieka, który na stałe mieszka w USA, Michael Curtis. Będzie moim gościem specjalnym, on wygłosi 15-minutowy power speech. Jest to człowiek, który został uznany za jednego z najbardziej wpływowych ludzi w Colorado. On zarządzał całymi grupami szpitali, reaktywował je na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Pracuje w bardzo znanej firmie Ninan. No, powiem szczerze, to jest osobistość. I jego wystąpienie bardzo przeze mnie oczekiwane. Także no, tak jak pan powiedział, bo mi się wydaje, że prowincja, dlaczego mamy w ogóle tak o sobie mówić? Nie wydaje mi się tak. Zresztą ten event pokazuje to też. Jeśli dzwoni do mnie osoba z Sopotu, pyta, gdzie ma zabukować nocleg, bo przyjeżdża do Dzierżoniowa, super.
Będzie biznesowo, motywacyjnie, ale również bardzo kulturalnie, ponieważ przyjeżdża wyjątkowy artysta. Wyjątkowy artysta, na którego koncert na pewno też wszyscy czekają. Stanisław Sojka z koncertem solo. No to będzie idealne zakończenie tego pięknego dnia. Ale tu już chciałabym też powiedzieć, że muzycznie będzie się bardzo wiele działo podczas całego dnia, ponieważ stworzyliśmy też wyjątkowy projekt. Forum zostanie otworzone przez zespół tu z Dolnego Śląska, zespół Póki Co, który pomógł napisać i stworzyć specjalnie na ten dzień utwór. Utwór o marzeniach, o spełnianiu swoich celi. Te słowa zostały napisane, piosenka jest nagrana, niedługo ją pokażemy szerszej publiczności. Myślę, że będziecie chcieli ją śpiewać. Będzie dużo prezentacji na scenie, ale również będzie można zobaczyć firmy, które będą się wystawiały podczas forum. Co to za firmy? Powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo wielka sprawa dla mnie, bo firmy, które współpracują przy tak dużym wydarzeniu, podkreślamy to zawsze, to są bardzo duże korporacje lub mali przedsiębiorcy. Jedni i drudzy pełnią swoją rolę w tym wydarzeniu. Ci duzi nie potrzebują promocji, ale wiedzą, że inwestowanie w kapitał ludzki i właśnie w ludzi, którzy się tam pojawią, jest po prostu niezwykle istotne i budowanie całego charakteru biznesowego w naszym rejonie. Żeby tu nie było po prostu właśnie prowincjonalnie, żeby tu się działo. Przygotowanie takiej imprezy to nie tylko pani ciężka praca, ale praca kilkudziesięciu osób, które gdzieś tam za sceną zawsze w cieniu stoją. Proszę mi powiedzieć, czy wszystko zostało już domknięte na ostatni guzik? No nie, ale to dlatego, że wciąż mamy nowe pomysły. Każdego dnia wstajemy z nowym pomysłem, żeby ten event zrobił naprawdę wielkie wrażenie. Ja się bardzo cieszę, bo muszę podkreślić dobrą współpracę tutaj z miastem Dzierżoniów. Zarówno pan burmistrz Dariusz Kucharski, jak i dyrektor Ośrodka Kultury są to ludzie, którzy znają moje pomysły i są gotowi je wszystkie wcielić w życie. I nie tylko zgadzając się na nie, oni współpracują. W międzyczasie powstało hasło Dzierżoniowa, Dzierżoniów nastraja pozytywnie, co doskonale pasuje do mojego wydarzenia, więc cieszę się. I właśnie w takiej atmosferze ten event powinien powstawać. Pani Marzeno, trzymamy kciuki za imprezę, która za niespełna miesiąc odbędzie się w Dzierżoniowie. Państwa już teraz zapraszamy na drugie Dolnośląskie Forum Biznesu i Motywacji do Dzierżoniowa. Dziękuję pani za rozmowę, a państwu przypomnę, że państwa i moim gościem była Marzena Zdolska.